Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3 Wiek Wojen. Dobra, odcinek chyba już 10. Zacząłem nagrywać dosłownie chwilę temu, ale miałem crasha gry, wywaliło mi wszystko i zrobiłem chyba 3 tury i no, musiałem cofnąć do zapisu, no nie? Ale dobra, to nic. Mieliśmy zacząć od zdobywania Bakhchisaraju, więc sobie to teraz zróbmy. Wyjątkowo teraz Thorgrim sobie się pobije, a nie Ivor. Okej. Okay. Super. Jakieś zakręcia mamy? Mamy. Dobra. Tu poczekamy wszystkim. Tu bijemy w tych, bo uderzą obszarowo. Dobra, niech oni się odsłonią, o to chodzi. Bosko. I nasze. O matko, gdzie ja im stanąłem? Ale misklik. Ale misklik. Dobrze. Na strzelców się rzucili. Na diabły. Dobra, spoko. Super. Dwa diabły straciłem, więc tak trochę. Uha, na nich się nie da czarować, zapomniałem. Dobra, nic im nie zrobimy. No tym też, bo nie chcę w swoich trafić. Bo one też naszym zadają obrażenia, więc... Okej. Ale płatnerstwa, ale mądrości. Ładnie. Ulepszmy sobie żywiołaki lodu. Nie ma żadnego bohatera. O, a stajemy sobie tutaj. O, zobaczymy, czy ktoś będzie chciał przejść, to ups, będzie musiał walczyć w portalu, no nie? Tak to będzie, dobra, tu musimy teraz iść. Puszczamy turę. Tam siedzi ten Inteus, my go pokonamy może teraz. Tu ktoś płynie, ale nie wypłynął, okej. Okej. No to co? Bijemy? Bo to trzeba przecież. Jest Inteus, dobra, to pokonamy go. Nie będzie już tam się tu panoszył nigdzie. Tak, to na strzelców. Wszystko pięknie. W tych. W tych. Tu wyjdziemy. W tych. Tu. Aha. Dobra. Pięknie. Dobra, wskrzeszenie. I zdobyliśmy ten łuk, ale ja to już sprawdzałem przed crashem, bo tą walkę też przed crashem właśnie przeszedłem i po walce mi się skraszowało. To on niweluje właśnie wszystkie przeszkody, zawsze daje maksymalne obrażenia i można atakować nawet tak przy oddziale stoi wroga jednostka. Tylko że nie mogę tego nic dać, ponieważ to jest artefakt łączony, a ja nie zamierzam pozbywać się tych pięknych moich kul. Więc nie chcę tego. On tu stoi, ten tu stoi. Aha, tym miałem się połączyć. O tak. I Isra się schowa do zamku. A Malcolm będzie tutaj sobie zbierał i stacjonował w tych zamkach zimowych i będzie, myślę, że będzie git. Ok?
A Iwor? Co nim teraz zrobić? Ja bym się nim tepnął do Drezna. Pobił się z tym, z tą Pyrę. Miejski portal. Drezno. Ciekawe, co będzie tu. Nomadowie. Wirmagi. O, ale będą ją teraz many, panie. 460. Nie no, to jest potęga. Dobra. Puszczam turę. Miesiąc plagi. Nie no, nieźle. No nieźle, no to nieźle, że miesiąc plagi. Teraz pytanie, gdzie tu był ziomek jakiś? Nie no, idę na nich, bo to trzeba. Aha, nie wiedziałem, że tak będzie. No dobra, trochę tego ma, ale... Oj, oj. Oj, oj. To nie było za ciekawe. Okej. Okay. One już się odrodziły w ogóle, bo teraz się nie odrodziły, okej. Okay. Dobra. Dobra. O, rusałki padną na hita. Super. I teraz... Idziemy z tym? Dobra, super, zarąbiście. Bijmy tych w środku, co są. Bosko. Jakieś tarcze dostali. Ach, dwóch naraz uderzy. Okej, okay, trochę wskrzesiliśmy mięska armatniego przynajmniej. Wow, wow, wow! Jakie artefakty! Te dwa artefakty, których nam brakowało do tej statuły Legionów. Tak? Czy jak to tam się nazywa? To musimy wszystko dać tej Jenowej. Patrzcie. Do Warszawy. Przyrost wszystkich jednostek w zamkach gracza zwiększa się o 50%. Nie dotyczy innych dodatkowych jednostek. Zarąbiście. No tak, nie wykupię nic, bo... się poginęło. No cóż. Dobra, chodźmy jeszcze do Smoleńska. Sobie dodajemy trochę tych jednostek. O, i tyle. Teraz... możemy Mediolan zająć jakoś, nie? Tu na razie nikt nie biega. Możemy sobie iść do... Wiednia. Wiedeń jest tu.
stali nieodwiedzone. I zdobywamy od razu zamek, super. Są pięknie ustawieni na środku, aż szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Super. Pięćdziesięciu jeden, tak. Dobra, trochę ich poszło. Podejdźmy sobie krasnalami, może to będzie taka prowokacja. Nie, jednak w tych strzelają. Dobra, idźmy tu. Bosko. Otworzyli nam przejście, super. Ten tu dojdzie, to na razie nie. Dobra. Pięknie. No ładnie to idzie, powiem wam. Tu jest ten biały strażnik graniczny. Którego nie mamy, mamy czarnego, no nie? Dobra, ty sobie pozajmuj wszystko. Ty tu na razie stój. Ty chodź teraz zbierać, bo miałeś sobie wszystko właśnie w nowym tygodniu teraz pozbierać, a ty ziomuś masz buty trupa i amulet grabarza, jeszcze tylko kaptur wampira i wsio. Dobra. Idealne ustawienie. Wracamy. Torbin tu na razie stoi, bo nie ma i tak co robić. Mhm. Dobra. Pytanie teraz, kto tu jest? Demer. No to typamy się do Amsterdamu szybciutko. Gdzie jest Amsterdam? W sanktuarium jeszcze większa obrona. Ile już mamy? 30, 35, 43, 23. Nie wiem, to jest coś pięknego, dobra. Bijemy Demera. Dobra, słaby jest na szczęście. Bosko. O tak, trafisz swojego też. Czemu nie trafił swojego? Halo. Co się dzieje? Okej. Gdzie teraz się tepamy? Tepamy się teraz do Mediolanu, tak? I... Nie tak, kurczę. Mediolan. Próbujemy iść tam teraz na południe. Do Włochów. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten tu siedzi, nie ma co robić. Jenowa sobie na razie idzie po koniki. I po surowce. Ten tu siedzi, ten tu też siedzi. A może się powzmacniać w międzyczasie, bo ma tu nieodwiedzone te punkty. Mhm. La Betha, dobra. To od razu do Berlina. Bijemy ją. Jak tam mamy? Jeszcze 300, panie. Dobra, lecimy po kolei. Super. O, coś tam zostawiła, ale to tam ciul. 14 chochlików.
Tu jest kopalnia złota, fajnie byłoby ją zająć. I tu jest w ogóle zamek. No proszę. Proszę bardzo, super. Okej, no rozrastamy się coraz bardziej. To jest co? Tu jest Frankfurt. Okej. Pasuje mi to. Ty się choć powzmacniaj, dokładnie. I możesz sobie na razie tutaj siedzieć. Świątynia obłoków ulepszona, jak najbardziej. O, idealnie. Jenowa dalej zbiera. Tutaj nie ma nic do kupienia, prawda? Prawda, bo przecież wszystko... nam padło. A, to Torgin sobie tu siedzi, okej. Okay. Patrzcie, nie było nikogo widać. Tu się nie przejdzie, okej. Okay. Tu możemy sobie powalczyć teraz. I tak jest niepilnowany kompletnie ten garnizon. Aż się zastanawiam, czemu nikt go nie zajął w międzyczasie. Wystarczy chyba strzała. Patrzcie. Już mamy takie czary, że to jest... Chce robić te smoki, czy nie? Aha, ktoś to zrobił już, okej. Okay. Patrzcie to, strzeluje grę, czy nie? Chyba jednak nie strzeluje, bo ktoś już to zrobił za przede mną. Okej. Wow! Jaki tu jest widok. Okej, no fajnie. Tu jest Nicea. No dobra, czyli ciśniemy po kolei wszystko jak leci. Widzę, że nam po prostu panoszymy się jak smród po gaciach. Okej. Tutaj... A, tu wykupiłem, okej. No tak, zapomniałem. Ale to nic, dobra, w porządku. Możemy wracać. Czy teraz jakiś bohater tu będzie do kupienia, czy nie? Taki fajny. Styg. I Kyre. Nie. Nie kupujemy. Mogę jednostki jakieś wykupić, co by pilnowały w razie W. Proszę bardzo. Takie coś może być. O. Niech będzie. Isra stoi, ten stoi, ten stoi. Puszczamy turę. Mhm. Ktoś tam przypłynął, ktoś tutaj się rusza. Ściana wiedzy. Więcej wiedzy będzie. Idealnie. Teraz do Mediolanu. Niekoniecznie. Demer. Proszę bardzo. Okej. No nie doleci nigdzie, ja nie mogę. Dziewięć, siedem, okej. Może szczęście, a czy morale może będzie miał? Ha, w końcu, choć raz się udało. No dobra, coś tam miał. Czemu? Setki halabardników. Ale on jest niczyj, ten zamek. Więc nie muszę go na razie zajmować. Okej. Okej.
Jenowa się wraca, tu była, tu była. Zobaczymy kryjówkę złodziei, dawno nie patrzyliśmy. Jak tam to wygląda, ta sytuacja? Najwięcej miast mamy, potem jest Redynowy, potem Różowy, Fioletowy na końcu. Liczba bohaterów mam najwięcej, oni mają po tyle samo. No i potem we wszystkim prowadzę, nie? Więc spoko. Istra, dobra, tyle. Nie ma co. Oho! Proszę bardzo. Vaukial. Tutaj jeszcze próbuje coś działać. Uuu, w garnizonie się bijemy, a on jest chroniony. To on też nam nie szczeli zaklęciem żadnym, tylko po prostu od razu ucieknie zapewne. Dokładnie. Jest biały klucznik. I tyle, tu już nic nie będzie. Okej. Czyli tutaj jeszcze coś może być. Tutaj Hiszpania. Znaczy Francja i Hiszpania tu dalej na końcu. I tu jeszcze pewnie będzie Wielka Brytania i może Islandii kawałek. Zobaczymy. Ale spoko, na razie tam kosimy wszystko jak leci. Czy ktoś tu gdzieś łaził? Ktoś tam łaził, tylko nie wiem gdzie. Gdzie nam coś może zająć? Tam ktoś płynął chyba. Tak. Dobra. To ją pokonamy, nieważne gdzie wyjdzie. Ale póki co możemy zakończyć turę. Dobra, nie wyszła nigdzie. Tutaj ktoś gdzieś łazi. Christian. Obok Mediolanu. Dobra, chodźmy do Mediolanu. Coś ciekawego tu jest, nie ma. Bijemy. No, taki cienki jest. Dobra, dobra. To zróbmy tych strzelców. Siedemnaście, okej. Smoczki na smoczki. Pegaziki na chimerki. Jednorożce na meduzy, ale nie dojdą. Okej. I co teraz? Teraz się teleportujmy. Gdzieś tu. Teraz się teleportujmy gdzieś tu. Super. I potem zdobywamy ten zamek. I potem ten Lyon, Nicea. Ale to kosimy. Dobra, to teraz już myślę, że to będzie ugrane, chyba że ktoś jeszcze jakiegoś syfu nam narobi gdzieś tam. Co oczywiście jest możliwe. Czy w tym zamku jest coś do wykupienia? Nie w tym. W tych moich zamkach. Czy coś jest do wykupienia? Oczywiście, że nie, bo przecież plaga była. Dobra. Aha, ta jeszcze nie wróci. A, to tam może się stać. Ok, puszczamy turę. Wyszedł. Dobra, i teraz zaczniemy sobie wszystko zdobywać i musimy pamiętać, żeby tu się tepnąć do niej, żeby ją pokonać, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku, bo ten troszkę trwa. No i nie wiem, myślę, że jesteśmy tak naprawdę już na końcówce tej mapki. Powiem wam, że poszło o wiele szybciej niż się spodziewałem, naprawdę, ale nie zapeszajmy, zobaczymy. Na razie idzie bardzo fajnie i w następnym odcinku postaramy się również tutaj coś jeszcze pozdobywać. A póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.